A co z bankiem BPH? Umowa BPH nieważna. I około 3 milionów do zwrotu dla klienta. Kredyt był udzielony na kwotę 1 350 000 zł. Kredyt został spłacony przed czasem. Skąd więc aż 3 miliony złotych do zwrotu? Za czas, kiedy do banku wpłacane były złotówki, do zwrotu jest 339 000 zł. Za czas, kiedy były spłacane franki, 563 000 franków do zwrotu dla klienta. Oczywiście bank musi zwrócić i złotówki, i franki. I gdyby klient je dziś sprzedał, po kursie 4,71 miałby około 3 miliony złotych. Czyli po rozliczeniu z bankiem klientowi zostaje w kieszeni 1 650 000 złotych. Wyrok jest pierwszej instancji, a bank złożył apelację. Czekamy na ciąg dalszy.